Siema. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem, dziś bez kamery niestety, ponieważ kamerka mi się zdupiła i muszę sobie skombinować nową. Ale to nic, dobra. Kontynuujemy naszą przygodę w Hogwarcie. Jak miluj, roślinki, roślinki i jeszcze raz roślinki. No, trochę tego już mamy. Eliksir mi się uważył. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Trochę tych eliksirów mamy. Znajdzie skinie z bieguna. Nie, tego na razie nie. Da fuck? Co to mi się tutaj pokazało? Nawóz, kompost. Nie wiem, dodajmy tego nawozu, nie wiem co on daje, ale... Ale okej. Może nie wiem, spróbujmy wyposażyć nasz... nasz ten tutaj... Rebellion. Nasz pokój życzeń. Tak na dzień dobry, zanim pójdziemy... w... Mamy statuetki jakieś nowe. Posąg olbrzymiej purpurowej ropuchy. Posąg Dziri Kraka. Kuga... Kuguczara. Nie, żadnych posągów na razie nie chciałbym. Wiszące ozdoby. Ozdoba z czaszki jelenia. Naścienny sztandar Gryffindoru. Okej, dobra. Gdzie my go możemy... Tu na przykład. O. I tu obok drugi. Ale ładnie. Cudownie. No i ta czaszka jelenia, ale jakbym mógł ją powiększyć. Zajebiście, o. No i cudownie to wygląda, świetnie. Dobra, wychodzimy. Może nie tutaj. Idziemy się uczyć, czego my idziemy się uczyć? Opieki nad magicznymi stworzeniami będziemy się uczyć. Więc idziemy najpierw na opiekę nad magicznymi stworzeniami. A potem do Hogsmeade. Bo tam mamy misję. Tam mamy misję w głównej fabule. Więc zobaczymy co i jak. Może gdzieś tam jeszcze pociągniemy dalej Sebę. Nie wiem. Zobaczymy. Nagrywa się? Nagrywa się. Cudownie. Znajdź jaskinię z bieguna. Nie, 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 nie. Misję. Hełm Urtkoka. Urtkota. Okej, okay, dobra. Wymagania depulso. Okej, okay, rozmawiaj z Sireną pod trzema miotłami. Okej, okay, dobra. Ale to na razie ten. Udaj się na zajęcia o zwierzętach. Idziemy. Idziemy. Posążki de Mimoza już mam odblokowane. Alohomora już mam odblokowaną. Więc też spoko. Problem jest taki, że muszę jeszcze dwa posążki zdobyć, żeby mieć Alohomorę poziomu trzeciego. Więc troszeczkę robię i poza odcinkami i na odcinkach. Fabułę głównie ciągniemy na odcinkach, a te poboczniaki wszystkie no to... No to... No to... Te wszystkie poboczniaki no to robię poza odcinkiem, no bo... Jakbym chciał robić serię na 100%, no to bym robił z wami serię na 100%. No ewentualnie, nie wiem, może na jakimś live streamie ogarniemy. Oj, Rytek już się odzywa, panie i Rytek. Tak się nie robi. Nie szarżujemy w Hogwarcie. Okej. Zajęcia o zwierzętach. No trochę trzeba przejść. Nie powiem, że nie, ale odblokujemy przynajmniej magiczne zwierzęta. Będziemy mogli zbierać różne magiczne zwierzęta i to będzie też właśnie fajne. Czy ja mogę latać? Mogę latać, świetnie. Nie chce mi się chodzić, sorry. Ej, poważnie? Tutaj mogę mieć znacznik? Ale bez sens. Trochę bez sens. No dobra.
lekcja latania. Znaczy magiczne zwierzęta, nie? Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w Hogwarcie. Misja. To są tylko zajęcia, no to będzie pokazane. Everyone. O. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous. Okay. Especially if one does not know how to handle them properly. No, now, fajnie. It seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Don't worry about Nicole Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskin can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye on his tongue. Możesz poćwiczyć na Geraldzie, o nie. Co, dostaniemy waszą walizkę? You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Dziś i te, a następnie wybierz szczotkę dla zwierząt. O! Mam szczotkę. Okej. Okay. Jak milusio. O, jak fajnie! Czeszemy puszka. Puszka pigmejskiego, zajebiście! Zarąbiście, no i nie, no jasne, że dajemy, tak. Żryj! Chrupki kukurydziane. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald. That's good news. He seems very nice. Ale fajnie. Kindness is one of his best qualities. Jezu, chcę mieć takiego pufka pigmejskiego. Pójdziemy do Hogsmeade tak czy siak, więc good work, na pewno kupimy everyone. Kupimy now, walizkę. Let's make our way to the pens and select another beast. Przejdźmy do zakupu. And please, do be careful as you feed and groom them. Bardzo dobrze. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. Idziemy. The Neasels are over here. Słodko wyglądają, ale one ponoć są groźne. Chociaż... No zobaczymy, no to są kotki takie, nie? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. To, u niego to przynajmniej widać, że... Że jest ze Slytherinu. Tus peculiar Poppy. Worries about a worthless little rodent. Her name Tom Riddle. Is Persephone. Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. What the fuck? Wszystko przyjaźni się z Krukonem? Let's go. A raczej z Krukonką, przepraszam. What the fuck w ogóle? O co chodzi? Trzeba być miłym dla zwierząt, pamiętajcie o tym. Those two don't belong anywhere near this class. Bardzo nie nadzie. Cześć Kuguczara. Thank you for your help. Jak najbardziej. Siemaneczko. Feed and brush the Neasels, just as you did with Gerald. Jak milusio. Zwierzę nie jest gotowe na kontakt. Jak fajnie. Kuguczary naprawdę cię polubiły, potrafią rozpoznać dobrego człowieka. Ja też. A, nie słyszymy Poppy. No i fajnie, i co teraz? Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Poproszę, pani profesor. O, pójdziemy do Hogsmeade. Hello, professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast's lesson? Zajebiście. It was wonderful.
I believe I'm really going to enjoy this class. Good. Lubię takie zwierzątka, fajne są. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the. Porozmawiaj z Poppy. Zajebiście. Chodź tu. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that trzeba I didn't być miłym, to. Pamiętajcie, drogi dzieci. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. To fajnie. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Tak. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. Przedstawisz kogoś z lasu? O nie, idziemy do zakazanego lasu. You've intrigued me. Very well. Lead the way. Pierwszy hipogryf? I would. Zajebiście by było. Idź, Poppy. Nie, musimy iść do lasu. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Jak mi miło. Well, thank you. I think. As bardzo I said, mi miło. We think ale do lasu jest daleko. Do lasu jest daleko. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Kamień księżycowy na pewno nam się przyda. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Tak, tak, jasne, blisko do zakazanego lasu. Aha, to tutaj. To nie stand aż tak back. Daleko. Jak nic, to musi być hipogryf. Haha, wiedziałem. Hipogryfy są zajebiste. Nazwijmy go Hardojob. Nawet wygląda jak Hardojob. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Dokładnie. No ukłoń się przed hipogryfem. O, nawet interakcja. Ale fajnie. O, i fajnie, hipogryf nas polubił. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Trzeba ciebie nakarmić surkatką czy czymś tam. I one fretkę jadły czy surkatki, nie pamiętam. Halo, dlaczego to tak? No, będziemy czesali hipogryfa, jak Milusio. No dobrze ci hipogryfku, tak? Mi też. Magiczne zwierzęta są zajebiste, jak je znaleźć? Jezu, latasz na hipogryfie. Coś pięknego będzie. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. No, I na don't pewno. Often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something.
Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I'm not sure that's such a good idea. The poachers seem a dangerous lot. They don't scare me. Besides, I'd do anything to keep Hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Oj, fajnie. Jestem teraz bardzo ciekaw, czy możemy iść do Hogsmeade i kupować rzeczy o magicznych zwierzętach. Jestem tego naprawdę ciekaw. Na pewno zaraz jakaś sowa przyjdzie od jakiegoś nauczyciela. I jakiś nauczyciel nam przeszkodzi w niecnych czynach. Dobra. No to w takim razie co? Idziemy, nie? Idziemy sobie. Kieł i szpon. Bogiem, niech to będzie otwarte. Nie, dalej zamknięte. No cóż, szkoda. W takim razie do Miodowego Królestwa. Do trzech mioteł, przepraszam. Do trzech mioteł. Rozmawiaj z Cyrioną po trzema miotłami. To let's go! Let's go! Górna część ulicy głównej. Dobrze wiedzieć. Dobra, co my tutaj będziemy mieli za ciekawą misję? Dobra, siemaneczko. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. Oh, he's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly. To dobrze, to fajnie. Say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrok and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrok in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrok working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. Oh, you to fajnie, fajnie. That we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards. Even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrok to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. No, you said super answer. Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please watch your back. Dobra, to idziemy do Lodgoka. Dla niewiedzących, spoiler. Albo nie, nie zaspoileruję. Ja wiem coś na temat Lodgoka i... No i tutaj w sumie ci, którzy grali już dalej w fabułę albo oglądali gdzieś tam na YouTubie, no to wiedzą. Kim jest Lodgok. Siemaneczko. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually... I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. Tak. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know.
Why should I trust you? Trudny wybór. No powiedzmy, że Sirona mi ufa, no. Sirona trusts me and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well, I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Okay. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus. Oh. In a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Okay, no dobra. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrok's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share natura goblinów. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. No dobra. To idziemy na misję. Grobowiec czarownicy. Spotka się z Lodgokiem koło grobowca czarownicy. Gdzie on jest? Nawet szczerze mówiąc niedaleko chyba. Albo gdzieś na górze. Nie, tutaj jest. I'm ready. Good. There's no time to lose. Okej. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Teoretycznie, wizardkind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you today. Lodgok chyba jest jednym z tych goblinów, którzy nie są tacy przebiegli jak pozostała ilość goblinów właśnie. To jest nawet spoko. Bo to go czyni wyjątkowym goblinem w takim razie. No, mamy przykład właśnie Ranroka, który jest jaki jest, albo nie wiem, Gryfek, Bogrot. Dużo właśnie takich postaci. Ej, chwila, łamił główka Merlina. To trzeba to zrobić. Malf mamy dużo, więc trudno. Znaczy, why not? Sorry. Dobra, Lumos. Lumos. Dobra, gdzie są te motylki całe? Tutaj są jedne. Dobrze, że ich tutaj wokół jest. Tych posążków. Dobra, dalej. Gdzieś muszą być. O, kamień księżycowy. Przyda się. Lumos. Tak wiem, przepraszam, że odbiegamy od głównej fabuły, ale ogółem od fabuły, ale wiecie, miejsce w ekwipunku same się nie powiększy, nie? Oj, niedobrze. Where the fuck is Lodgok? Lumos. Dobra, no trzeba znaleźć te posążki. Znaczy motylki, co tutaj tak próbują by uruchomić te posążki tutaj, nie? Okej, okay. Tutaj są dwa. Znaczy jedne ten. Dobra, mamy jakichś wrogów. I tam są motylki. Mam nadzieję, że... No
Dobra. Lumos. I idziemy. Lumos. No od razu sobie miejsca w eku nie powiększymy, ale zawsze to jakoś tam dalej po krok. Dobra, już nie żyjesz. Dziękuję. Tak się właśnie zabija tych wszystkich wilków. O, już jesteśmy bliziutko, jak miło. Lodgok może być dobrym sprzymierzeńcem. Dobra, i zobaczymy, co tu nas czeka. Dreadful looking place, isn't it? Okay, dobra. A to tu byłem chyba. Retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Trochę wygląda jak... Eagerly awaiting your return. Please. Wygląda trochę jak Balin z tego Hobbita. Tego drobinę. Zobaczmy, czy mamy coś, co ma lepsze statcy. Chyba nie, jakby już jesteśmy na tym etapie, że nie mamy nic lepszego. No ale może gdzieś tam po drodze znajdziemy. Krosno by się przydało. Ale nie mamy. Niestety. Dobra. Kolekcję. Sobie zobaczmy. Co my tutaj mamy? Zwierzątka. O, jak milusio. Zwierzątka odblokować możemy. 13 zwierzątek trzeba będzie pozbierać. Jest to do zrobienia. No dobra. W takim razie Revelio działa. No to tak, no to w takim razie duży kompleks nas czeka. Bardzo duży. Okej. It's sealed. Tu jest jeden. Curious. Dobra, tutaj mamy torbę, no to też od razu sobie. O, halo. Dobra. Otwieraj się. Revelio. Merlin's beard. No, oczywiście. Wiadomo, no coś może się tutaj zdarzyć, nie? Jakieś nieprzyjemności, typu, nie wiem, jakieś gobliny albo coś. Stylowy cylinder. Ile nam to daje do obrony, czy do czegoś? Do obrony. O! Dużo. Dużo. Ale wyglądamy jak głupek największy. No ale żeby nie wyglądać jak głupek, no to proszę bardzo. Gobliński hełm. Ciekawe. Dobra. Revelio. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj ćmy. This can't be the witch's tomb. I sakwy mamy, okej, okay, dobra, jakieś tam pieniążki, torby. Wszystko git. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, ćmy. Lumos. Jeden. Lumos. Dwa. No i co? Aha! Ty taka cwana ćmułko jesteś, tak? Dobra. A trzecia gdzie? Tu? Nie wiem, może te pół są? A, chwila, bo ja muszę zaklęcia przemienić.
Na te, dobra, no to damy Depulso tutaj i damy Flipendo. Flipendo! O, na Akio też mogłem, okej, okay, dobra, fajnie. Zbierzmy te chorbotki. One się przydadzą do eliksiru biegunowego. Lumos. Wróć. Dziękuję. No i super. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. O nie. Inferiusy. Leviosa. Dobra. Expelliarmus. No akurat na ciebie to tutaj. A no tak, bo wy ognia się boicie, gagatki. Ała! Ej, 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 koledzy, 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 koledzy. Dobra. Trochę zgałganiłem. Dobra, nie żyjesz. Ja pierniczę. Trochę zapomniało mi się. Za bardzo się zagalopowałem. Dobra, Glacius. No i git. Dobra. No i super, dobra. Teraz z tobą się zajmiemy. I ty już nie żyjesz. Jak miło. Warto było walczyć ze mną? Warto było zadzierać? Niewdzięcznicy? Niewdzięczne Inferiusy. Strzeżcie się mnie. Jam jest wasz pan. No dobra, tu na górze nic. Dobra, idziemy dalej. Pewno zaraz kolejne Inferiusy nas zaszczycą swoją obecnością. Lumos. Lumos. Lumos Maxima. Revelio. Dobra, gdzie są kolejne? Tutaj jest kolejny. Lumos. Dobra. Czy ja tu wskoczę? Nie. Czyli trzeba znaleźć coś, przez co możemy użyć Wingardium Leviosa, tak? No. Na to wygląda. Chyba, że... Nie to. Lumos. Chodź tu, ćmułko. Ćma. Ćma. Okej, ciężko. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Zasilić. Zasilić pogadocznik ode mnie mikrosonie. O! O, o, o! O, o, o! Taka łamigłówka? Z drugiej strony też to jest? Okej. Okay. Weźmy tą drugą ćmę. Lumos. Już nie możemy, tak? Możemy. I co, jak ją tutaj damy, to też będzie git?
Okej, dziwne nieco. Wskoczyć nie możemy, ale... Czy my coś z tym możemy zrobić? Może jakieś Wingardium Leviosa? Nie. O. Ho. Halo. No i dobra, siema szczur. Nie żyjesz, Avada Kedavra. Lumos, tak? Lumos. No i dobra, i wszystko jasne. A, spoko. Lumos. O Jezu, dobra, chodź tu. Ja nie mogę poważnie. Brak zwierząt w zasięgu. Doskonale o tym wiem. Aha, czyli co, to tutaj nie wróciło. Gdzie to poleciało? A tutaj poleciało, dobra. Lumos. No dobra. Łamigłówki. Cudowna sprawa. Chodź tu, trzyma. O. Otwierajcie się, brota. No i dobra. Co nam pokażesz? Pokażesz nam dwie drogi. My musimy się udać tam. Ale pójdziemy na razie w drugą stronę. Bo na pewno jest tutaj coś ciekawego. I chyba miałem rację. Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa. Need to get that platform closer. But how? O, Axio. Axio. Dziwne, bo tu trzeba użyć Wingardium. Nie Reparo, tylko. Wingardium Leviosa. O właśnie, i. Reparo. Tu. Nie wiem. Lumos. Wingardium Leviosa. Akio would help. Akio? Gdzie? Akio! A, że tutaj! Ma to sens. Dobrze pomyślane, Nikodemie Mikrosonie. I co, mogę skoczyć? Mogę skoczyć, cudnie. Co to za grobowiec? Pomarańczowe gogle traszki. Dobra. Skoro mamy... gogle traszki, to idziemy zgodnie z fabułą. Looks precarious. Down I go. No other way. Dobra. Dobra, co my tu mamy? It's sealed shut from the other side. Co ty nie powiesz? Naprawdę? Dobra, ale to... Okej, Wingardium Leviosa jest nam potrzebne. Mamy tutaj skrzyneczkę. No i proszę, jak ładnie się. Rękawiczki w kratę. A tu jeszcze mamy.
Reparo. Nie reparo, debilu, binga, bingle, bro. Nie. Nie nagrywam. Wyjdź. Dosłownie na sekundę. Wyjdź. Nie chodzi o to. Nie no, wyjdź. Wyjdziesz? Okej. Okay. Dobra. Co dalej? Dalej mamy ćmy i kości. Tam coś jest. Dobra, no nie wiem, no zeskoczmy w dół. Okej, okay, woda. Co to nam da? A raczej dało. Aha! Tak jest, nie jestem dio debilu, Akio. Okej, okay, dobra, fajnie. To już wszystko wiemy. Tutaj chyba raczej nic. No dobra, no to idziemy tam. Gdzieś. Tu nie możemy, nie? Tu nie możemy iść. Okej, okay, to płyniemy sobie w świat. Co my tutaj mamy? Użyte pulsa było uderzyć przeciwnika jakimś obiektem. Świetnie. Ała. Dobra, czas na starożytną magię. Okej, miło. Wo. Ej, ale przepraszam, tak się nie bawimy, koledzy. Ała. Co to jest? A to ćma jest. Żegnam. Więcej rozmatka nie miała, naprawdę. Dobra, pal się. Ja nie mogę, ale walka zacięta. Dobra, chodź tu. Nie żyjesz. Dziękuję, dobranoc. Śpi. Klecho. Dobra. Czmułka. Lumos. Gdzie my to mamy dać? Jakieś drzwi? Cokolwiek? Aaaa, że tu!
Sendo! Akio! Dobra, czyli depulso trzeba. Depulso! This looks even more complex. Dzięki. O, dalej. Czemu nie mogę wskoczyć? Halo. Fajnie. Naprawdę zajebiście. Czemu ja nie mogę wskoczyć na to? Making this spin ought to raise that platform. That must be it. No na pewno o to chodzi, tylko kurde. No wskakuj. Ja pierdolę. No nie wiem. Nie wiem jak to zrobić, nie? No nie wskoczę na to. Lumos. No, fajnie, dobrze wiedzieć, że musisz zbawić ćmy do drzwi, tylko dlaczego nie można na to kurwa wskoczyć? Ja pierdolę. Dziwne. No płyń przez tą wodę. Nie, nie tu. Tutaj tym bardziej, no kurwa. Jak to zrobić? Ile mam minut? 38 minut, nie no, no po prostu. Tyle w dupę. Jasne. Lumos. Okej, dobra, tu zaraz pójdziemy. Lumos. No nie, bez jaj. Po prostu to jest żart jakiś. Dobra, chwila, no bo tu nie ma. To trzeba tak zrobić. Lumos. Poważnie. Lumos. Co? Lumos.
O, wreszcie, udało się. Zajebiście. Dobra, jedna ćma jest. Okej, dobra. Jeszcze dwie. Dobra, jeszcze dwie. Lumos. Dobra. Chodź tu. O, wiem co zrobimy. Chodź tu. Bo Lumos. Postawimy cię tu. Okej. Wróć. Wracaj mi tu. Halo. Podejście. Podesta Maro. Lumos. Depulsa. Dobra. Lumos. Chodź tu. No i super. Dobrze. No i trzecia ćma. Tutaj. Chodź tu, cześć, ćmułko. No i superansko, dobra. Otwierajcie te wrota i kończymy tę misję. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. O kurde. Better show this to Lodgok. Dobra, gdzie jest w takim razie hełm? Revelio. Czy to coś, o co Lodgok prosił? Jakby what the fuck? I know there's a mechanism to open this door. Północny rejon Hogwartu. Czyli wracamy, okej, okay, dobra, fajnie, spoko. Fajny tunel. Ło. Gdzie wyjdziemy? Okej. Okay. Jesteśmy tutaj. Lord Gok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Okej, okay, dobrze, pójdę. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Odbierz złodzieją hełm. Okej, okay, dobra. Damy radę. Nie takie rzeczy się wyprawiało. Expelliarmus! Protego! Leviosa! Accio! Incendio. Już nie żyjesz, dziękuję. Naprawdę... Ukończone wyzwanie pokonaj wilki? Co ty dajesz? Jakaś rękawiczka słaba. Zebrana. Same słabe rzeczy. Jakby nie mogli dać czegoś lepszego, nie? Dobra, pokonaj Botoryje, pokonaj Inferiusy, Nikczemni Wrogowie 2, pokonaj Trolle 1, dobra, pokonaj Wilki i tutaj 30 Wilków pokonać, ja nie mogę. No i pojedynki i tego typu sprawy jeszcze, ale to, wiecie, przyjdzie na to czas, przyjdzie, tak. Wyczarowania 40 na 140. No to jesteśmy... No,
No dobra. A, bo tutaj. Coś jeszcze mamy? Dobra. Git. No dobra, idziemy dalej. Szukać hełmu. Jesteś we zakazanym lesie. Co wy tu kurna mi tu? Okej, okay, może tak na dobrą sprawę będzie lepiej. Nigdy nic nie wiadomo. Ostrożności nigdy za wiele, pamiętajcie. Są jakieś pająki, nie tylko. No dobra, no po tej misji skończymy. Kuguhar? Alohomora. Uwolnij mi Kuguchara. No i tak jak mówiłem, Alohomora też już mam odblokowaną, tylko trzeciego poziomu jeszcze nie mam, nie? No więc macie tutaj, jak się otwiera te zamki, nie? Taki fajny mechanizm jest, minigierka taka. Fajnie, jak się oswaja magiczne zwierzęta. There they are. The Ashwinders. Protagos! Dobra. Ten. O kurde, troll! Oła! Dobra. Elixir Edurus. Dobra, pijemy. Ale to troll tutaj. Aha! Dobra, Glacius na niego. Ała! Dobra, troll już nie żyje. Sparki trolla się przydadzą. A ten już też... He's dead. O! Expulsion! Ała! Ale ty umierający jesteś, no naprawdę, mordo. Dobra, drętwota. No ty kurde, jak... Dobra, dziękuję. Trzeba było ze mną nie zadzierać, naprawdę. Naprawdę, trzeba było ze mną nie zadzierać. Gnobie wstrętnie. O, jest! O nie, to dla Rockwooda. Ale ty słaba jesteś, hahaha. Dobra. I dziękuję, już nie żyjecie, naprawdę. Warto było. Nie widzisz, nie jesteś nawet dosyć wystarczający na to, by ze mną walczyć. Dobra, wracamy do Rodgoka. Co my tutaj mamy jeszcze? Zielonkawy kapelusz. Okej, okay, dobra.
Po co ja mam miotłę? Po co ja mam miotłę? Dobra. Ciśniemy do naszego nowego przyjaciela goblina. Lotkok. Jak to co robić? Powiedzieć Lotgokowi, że mamy hełm. Dobra, siema. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrok. No, zobaczymy. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrok's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. No to fajnie. Miło mi to słyszeć. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. To na pewno. Dobra. Misja ukończona. Nowa misja. Cóż my mamy? Przygotuj się do poszukiwań ostatniego obrońcy. No to mamy w sumie wszyściutko. Spotkanie ze zbiegunem, no to musimy to ogarnąć. No i Gladwina, tego musimy też ogarnąć, nie? Gladwin Księżyc. Okej. Czy my tutaj coś mamy? Jakieś nowe notatki mamy? Już nam się notatki ładnie, pięknie zapełnią w ekwipunku. Jacyś nowi ci? Nowi... Tak, troll leśny. ale brzydal. Ale bzydal. Okej, mamy jakiś kapelutek, który jest mech, okej. A ile mam teraz miejsca w EQ? 28, o! To fajnie. Misje. O, w cieniu posiadłości. O, Seba! Skrzatka Psakwa i Krosno. O! Okej, Smyk chce mi pokazać, jak używać kapsa sekwy do ratowania magicznych zwierząt. Przyjacielskie wsparcie. Okej. No to dobra. No to w takim razie ja się z Państwem na dzisiaj żegnam. I od razu cisnę kolejną misję. Hello, friend. Kolejną misję będę cisnął. Sebę też będziemy cisnęli na pewno, więc... Dobra, Seba, cichaj. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, na razie, siema.